Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, normalni Amerykanie stracili zaufanie do tych tak zwanych ekspertów. Normalni Amerykanie stracili zaufanie do tych tak zwanych polityków. Normalni Amerykanie stracili zaufanie do wybieranych urzędników. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, taka jest prawda, że 14 miesięcy po prostu zniszczyło wszystko, co tylko mogło. Wybory ludzkości, humanizmy, społeczeństwo, wszystko to, co nie powinno się stać, to się stało. No, pandemia odchodzi, widać, że to jednak no jest koniec tej całej paniki w Ameryce, panika 19 się kończy. No, oficjalnie podają, że umarło 600 tysięcy Amerykanów, no ale bardzo często to jest tak, że jak się człowiek spyta, co było z tymi chorymi, no to 600 tysięcy umarło z COVID-em, a nie przez COVID. I to jest właśnie ta makabra na 300 milionów, 340 milionów ludzi. Oszustwo jest takie, że ludzie, no mieli COVID, nie jest, ale jeżeli człowiek, który powiedzmy zginął w wypadku samochodowym i miał COVID i jest podliczany do 600 tysięcy, no to jest ściema, to powinien być jakiś paragraf, to powinno być jakieś wywalanie na pyski, i tak dalej. Zaufanie do nauki po prostu stopniało. Zaufanie do nauki skorodowało, rozwaliło się, zostało zniszczone przez naukowców. No i całe te zniszczenie, no to nie będzie takie łatwe. I to zaufanie do nauki, i to nie tylko do wirusologii, to nie tylko do specjalistów od epidemii, czy specjalistów, czy nauka zdrowia publicznego. To wszystko się zazębia. Fachowcy, naukowcy, nauka sama w sobie w innych polach również straciła. Specjaliści onkologii, czyli od raka, normalni lekarze domowi, fachowcy od komputerów, fachowcy od środowiska, nawet ekonomiści. No wszystko to, co dotykało świat, ludzi i narody i kraje przez ostatnie 14 lat, ludzie stracili kompletnie zaufanie. No i teraz to, żeby tak jakoś odnowić, to odremontować, odrestaurować, przywrócić do normalności, to wszyscy ci naukowi eksperci, no to zaufanie do ekspertów, no to musi powstać jakaś komisja, musi być komisja do tego, jak Ameryka zareagowała na całą tą pandemię. No jest propozycja taka w Kongresie przez demokratkę i republikanina. No i oni mają tak, chcą wprowadzić taką ustawę, żeby komisja zajęła się na tym, mniej więcej skąd się wziął ten COVID, jak Ameryka zareagowała na początku, co się w ogóle działo, jakie były reakcje i konsekwencje w różnych grupach wiekowych, w różnych grupach narodowych, rasowych i tak dalej. Jaki był wpływ na wszystko naukowo, na zdrowie, na ekonomię, na stan szpitali i tak dalej, na politykę. No to wszystko musi być wyjaśnione. To politycznie, no to te głosowania kopertowe już niesławne. No ale to żeby komisja była warta zaufania, no to musi jednak podejść do tego zagadnienia dosyć szeroko. No i członkowie komisji to też nie mogą być
tacy przypadkowi, czy wybrani, czy ci, którzy byli zaangażowani w te 14 ostatnich miesięcy. Tam nie może być konfliktu interesów, to nie może być, bo jeżeli cała ta komisja znowu będzie oceniona przez społeczeństwo, że to jest tylko wybielanie, oszukiwanie, no to jeszcze pogorszy całą sytuację. Także, że społeczeństwo nie wierzy teraz, no i musi społeczeństwo być przekonane, no bo brak zaufania do nauki, no to nie jest to dobra przyszłość. To może się źle bardzo skończyć. No i co komisja musi w sumie popatrzeć się na parę takich sytuacji i całą tą strategię Amerykańców, co było zrobione. No przede wszystkim to przereagowywanie, szczególnie w tych socjalistycznych stanach, w tych wszystkich stanach prowadzonych przez gubernatorów demokratów. Tam jest na dzień dzisiejszy największe bezrobocie, największy deficyt, najwięcej ludzi, którzy umarli, najwięcej biznesów pozamykane. No i to trzeba się zastanowić, dlaczego zamykano szkoły. Dlaczego zamykano biznesy, wszystkie akcje sportowe, jakieś serwisy religijne w kościołach, w zborach, w synagogach i tak dalej. Cała ta koncerty, nie koncerty, muzykę, to wszystko pozamykano i to wszystko było błyskawicznie robione bez całkowitego zrozumienia. Cała ta sytuacja tych dwóch metrów odległości, jak traktowali domy dla starszych, jak testowano. To wszystko trzeba się zastanowić, jak miały być pilnowanie tych kontaktów, co nie było robione. Maski, które mówili, że Foci mówił, że maski są niepotrzebne, później, że jedna jest potrzebna, później, że dwie są potrzebne. To wszystko musi być przeanalizowane. Sprawdzić, audyty muszą być, kto naprawdę umarł z powodu COVID-u, a nie tylko z tego, że miał COVID. No bo to było największe oszukaństwo, te 600 tysięcy. W Ameryce umiera 3 miliony co roku. No i teraz, jeżeli się okaże, że za rok, za dwa nie będzie umierało 3 miliony, czyli 1%, tylko dużo mniej, to znaczy, że nie było żadnych dodatkowych śmierci statystycznie przez ludzie po prostu umierali wcześniej, no bo to była to tak zwany gwóźdź do trumny, no ale to COVID jednak nie wykańczał, nie przeskakiwał tak, nie mordował. Komisja będzie musiała sprawdzić, dlaczego pieniądze federalne były płacone ekstra do szpitali. 40% więcej było płacone rachunki, jeżeli szpital podawał, że pacjenci mieli COVID. No to jest typowe zachęcanie do oszustwa. No i szpitale się wciągnęły w to oszukiwanie. Po prostu brały te pieniądze z podatków federalnych. No bo mogły. Jeżeli wpisywały, że COVID, no to wszystko mogli zrobić. Druga sprawa, no to jest jak traktowano, jak leczono tych pacjentów zapobiegawczo, czyli profilaktycznie, czy również terapeutycznie już w tym czasie, kiedy ludzie byli chorzy. Co się działo z tymi wentylatorami, gdzie dziesiątki, setki milionów były wydawane na wentylatory kupowane od Chińczyków. Pieniądze były wydawane na szpitale jakieś polowe, w których nikogo nie było. To też były wielkie miliony. Całe te przeładowanie szpitali, które miało nastąpić, nie nastąpiło, ale pieniądze były wydawane. Popatrzeć się na to, dlaczego całe rodziny chorowały, no ale to wszyscy normalni wiedzieli.
popatrzeć się na te wszystkie agencje federalne, które teoretycznie powinny to organizować i powinny być odpowiedzialne za to i za leczenie. Następna sprawa to jest szczepionki. Szczepionki same w sobie, jak to zostało stworzone, dlaczego to puszczono na tą linię ekspresową przez FDA, czyli Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Odpowiedzialne za lekarstwa. No, pacjenci, jakie były priorytety, kogo leczono, kogo nie leczono, później kogo szczepiono, kogo nie szczepiono, kretyństwa, te paszporty szczepionkowe, no to już jest na poziomie znaków hitlerowskich na niektórych studniówkach teraz, no to właśnie wpuszczali, nie wpuszczali lepszych, gorszych, ci co byli szczepieni, czy co nie szczepieni. Dlaczego ludzie przestali wierzyć i dlaczego ludzie przestali być chętni do szczepienia, tak? To wszystko widać, co się dzieje. Następna sprawa to jest cenzura. Cenzura w świecie medycznym, w świecie naukowym, cenzura w żurnalach fachowych, tam gdzie po prostu ten cała publikacja, jakakolwiek opozycja do tego komunistycznego podejścia kontrolowania całej tej tragedii pandemii, no to po prostu nie jest bez precedensu. To, co zrobiono społeczeństwu, ocenzurowano kompletnie wszystkie firmy techniczne. One tak cenzurowały politycznie podejście do tej sprawy, że to jest karygodne. To powinny być kary na to. To ośmieszanie, niszczenie wszystkich naukowców, którzy mieli inne zdanie. To po prostu było nieprawdopodobne. Komisja również powinna ocenić to, co się stało po tym COVID-zie, te wszystkie plusy i minusy, ta cena społeczna za zamknięcie, cena społeczna w sytuacji zdrowotnej, włączając niechodzenie do dentystów, niechodzenie do onkologów, niechodzenie do specjalistów od serca, raka, od żołądka. Ludzie po prostu przestali chodzić, ludzie umierali dużo częściej, bo nie było ludzie po prostu zostali spanikowani, zostali doprowadzeni do stanu paniki, no i to wszyscy powinni być pokazane, co wyszło źle. Dlaczego ludzie po prostu, król chodził nagi, a ludzie, nie było małego chłopczyka, który by pokrzyczał, że król jest nagi. No, mogą się też trochę zająć tym, czy to był ten chiński wirus z Wuhan, czy nie był z laboratorium. No, zakładając, że był, no ale to już inne agencje powinny się zająć, łącznie z tym, czy amerykańskie wojskowe służby były powiązane w poszukiwaniu tego uzłośliwionego wirusa. No ale komisja powinna się skoncentrować na tym wszystkim, co powiedziałem. No i zdecydowanie w komisji nie mogą być specjaliści od wirusów, nie mogą być specjaliści od immunologii, czyli tej odporności, nie mogą być fachowcy od epidemii i tak dalej, i tak dalej. To jest tak wąziutka sprawa, że zamknięcie 340 milionów teraz, fachowcy muszą być od tego, od zdrowia publicznego, fachowcy muszą być od innych chorób, od serca, od raka, od chorób starczych, od chorób dziecięcych, od zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne po prostu zostało naruszone nieprawdopodobnie. Specjaliści od nauczania, no, szkoły dostały strasznie. Pacjenci powinni być w tej komisji, rodzice powinni być w tej komisji. Ludzie, którzy najbardziej dostali w tyłek, czyli małe biznesy, właściciele restauracji, artyści,
ci, te wszystkie zawody, które w zasadzie, te hałtury, które ludzie mogli mieć, no to już po prostu nie mieli. 400 tysięcy restauracji zamkniętych w Ameryce, no to jest po prostu makabra. No i muszą pilnować, żeby nie było konfliktu interesu. No i przede wszystkim komisja musi wiedzieć, kogo nie wpuścić, kogo nie powinna zaprosić do komisji. Nikt tam nie powinien być, który w zasadzie miał płacone, czy miał jakąś tam pensję i doradzał. Nie mogą być nikt, kto pracował dla firm farmaceutycznych, czy dla firm, które produkowały szczepionki. Nikt nie może być, kto to produkował wentylatory. No cały ten konflikt interesów, nikt nie powinien być ze stanowych czy z federalnych urzędów czy instytucji, które kontrolowały i układały całe te regulacje, no bo oni będą się tłumaczyć właśnie, że co robili, ale to musi być przeciwna strona. Nikt, kto pomagał Białemu Domu, nikt nie, kto pomagał czy doradzał czy Trumpowi, czy Bidenowi szczególnie, czy różnym gubernatorom w sprawach COVID-u. No oni wszyscy ci płatni eksperci muszą być wyeliminowani. Ludzie którzy byli ekspertami, powiedzmy, w sprawach sądowych, no też powinni być wyeliminowani. Kto jeszcze nie może tam być? Zdecydowanie ludzie pracujący dla kompanii technicznych. Ludzie, którzy pracowali dla kompanii, które cenzurowała, naukowcy, którzy publicznie wyzywali wszystkich tych, którzy się nie zgadzali z tym podejściem do tego. Oni muszą być kompletnie wyeliminowani z tego. Wszyscy naukowcy, którzy krzyczeli o tym, żeby była cenzura, żeby wyrzucać ludzi z tych platform społecznościowych. Ci ludzie muszą być po prostu, nie mogą być w tej komisji. Komisja musi być obywatelska, komisja musi być, powiedzmy, oddolna, z ekspertami, ale nie z tymi, którzy cały ten system stworzyli. Facebook, no to oni też podejmowali decyzje na podstawie bardzo lewackich organizacji i systemów i naukowców, którzy byli wyjątkowo za zamykaniem Ameryki. Także komisja będzie stworzona, powinna być szeroka, no i wtedy całe te zdrowie społeczne, cała ta nauka społeczna dotycząca zdrowia, no to potrzebuje uczciwości. Potrzebuje uczciwości, potrzebuje jakiejś takiej oceny, ewaluacji tego, co się działo przez te 14 miesięcy. To nie może być. To nie może być wybielanie, tak jak jest nieustanne wybielanie przez Światową Organizację Zdrowia. No, można powiedzieć, że te szczepionki to są do pewnego stopnia sukcesem, no bo są szczepionki na polio, na ospę, na różyczkę i tak dalej, no ale to, co zrobiono w tak krótkim okresie czasu i pod tym przymusem i cena jaką kraj płaci, no to jest po prostu nieprawdopodobna. No i ta wiara w naukę, wiara w ekspertów, no może nigdy nie powrócić. Komisja może trochę wyjaśni, ale ludzie na dzień dzisiejszy już nie wierzą nauce, nie wierzą ekspertom. Eksperci to po prostu banda kretynów, którzy zablokowali innych ekspertów. Nie było demokracji. W Ameryce po prostu nie było demokracji, nie było wyboru. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o powiadomieniach i do następnego codziennego monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na republikanów.
przekaz dla socjalistów. No, widzicie chyba, że zrobiliście pomyłkę, że głosowaliście na Bidena i na lewactwo. No, dziwne to jest, że Polacy są w stanie głosować na lewaków, że Polacy są w stanie głosować na socjalistów. No, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Mam nadzieję, że przemyślicie. No i mam nadzieję, że wrócicie do normalności. Zdrowia dla normalnych.